Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Scorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto. No to wypad z domu i jedziemy z koksem. No zaraz zaczniemy następną misję. A gdzie teraz jedziemy? Do Pana Blada. Dlatego się tam kierujemy, nie trzeba jechać. Wystarczy, że podejdziemy tu. Słoń w składzie porcelany. You're a bunch of pussies and fags. Nice. I'm going back to the meeting. Good. I'm going to be somebody. Yeah, yeah. See you later, Mel. You always were an asshole, Mickey. Hey, watch where you're going. Hey, hey. I'm trying to tell you. Fuck you. Excuse me. Sorry, I see you later. Kulturalna przechadzka. What's your name again? Big Mouth Brick. Veracast. Sit down. Cousin. Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Brick. Funny guy. I try. Yes, and this one's. I'll let you take this shit out of me. Take this shit? Yes, make him out. I don't understand. Ah, people who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid in months. And I'm not the kind of person who's treated this way. Nie ma pieniędzy, nie ma władzy. Old bastard owns a china shop in the Campton Avenue in Dukes. Czyli gdzieś... Here you go. O, pałka! Just teach him a lesson. I don't need a bat to teach a lesson. No pewnie! Mamy pistola, mamy shotguna. Udaj się do sklepu, a może jakiś pojazd. Zaraz, tu mamy ten pojazd. Żadna mi tam taksówka nie jest potrzebna, mam pojazd od tego, który mi zawsze dobrze służy w razie jakichś przechadzek, zawsze mogę nim pojechać. Dobra, żebyście mnie tylko nie zdekoncentrowali. Dobra, mam kontrolę nad jazdą, no i jak zwykle rąbnąłem w tylny zderzak. Tak, to szuranie tych opon, takie tak, to jest piękne w ogóle. No, trochę daleko do tej misji, ale dojedziemy jak najbardziej, czemu by nie. Dobra, ni drift. Dobra. Nic się nikomu nie stało jeszcze. Poza tym, że tylny zdaszek poszedł. Właściwie straciłem światło tylne. Ohohohoho! Ale ładnie zdupiłem się. Już tutaj... Aha, ja tam nie wjadę, dlatego zaparkuję sobie jakoś tak ładnie. Tak ładnie. Tak, już prawie blisko i jest kites. O, ho, ho. Jak chcesz dostać? No jesteś tego pewny? Mam cię zabić? Daj coś po odpowiedniego do rzucania w szybę. Dobra, pobiegniemy sobie tam. Zaraz koleś normalnie dostanie. Aha, czyli... Aha, takie małe rzeczy mogę podnosić. Fajnie. Dobra, zaraz to mu coś takiego zrobię, że normalnie nie pozbiera się. No co ty robisz? A, teraz trzeba wycelować. Ciul! A, coś chyba nie pykło. Kurde. A to tu muszę mu rzucić. Ups! No to dawaj hajs, skurczybyku. A chcesz dostać? Jeszcze bym mu tak przypieprzył ładnie. Dobra, teraz do Vlada. I jedziemy z powrotem. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Taka drobna interakcja. Dość ciekawa. Jeszcze kiedyś może ją wykorzystam. Bardzo fajnie rzuciliśmy cegiełką w szybę. Ja bym tego nie radził robić w domu na serio, bo no niestety potem trzeba karę płacić, właściwie grzywnę. No i jeszcze są tego problemy. Nie radzę. O, sorki! Musiałem to zrobić z tą małą stuczką. No, dobrze, że mnie jeszcze gliny nie gonią. Dup! A, ty zaamortyzowałeś mi wypadek. Dzięki, stary. Bez tego to bym sobie nie poradził. Kurde, ale ten Vlad ma strasznie daleko. To tylko dlatego, że taka misja. Spokojnie, spokojnie. Pimpeczki. Dobra, i jesteśmy u Vlada. Ło, już myślałem, że się rozderzę w coś. O, nasz słodki Vlad. Wsioku, ja ci zaraz przywalę za tego wsioka. Wredny jest ten Vlad. Krótka misja, powiem wam szczerze. Dlatego teraz, nie wiem, pojedziemy sobie na następną misję. Zobaczymy, co trzeba będzie teraz zrobić. Szczerze mówiąc, ja się przejadę gdziekolwiek. Nie trąbić! Mam baryłki. Spokojnie. Czekamy na misję. Bo bez misji to ja, wiecie, nie gram. Tak. Może tak zwyczajnie wysiądę. Bo nie wiem, jak wysiadam, to zawsze ktoś pewnie zadzwoni do mnie. O, SMS. Dobra. Znajdę się jeszcze w prostaku, przyjdzie za jakiś czas. Dobra. Czemu wybiłeś szybę? Czyś ty mądry jest? Aha. Dobra. Jedziemy do Vlada. Widać, że jeszcze jedna robota się szykuje. I to nie na darmo, to suchej nitki. Teraz się kłócą ma papierochy. Aha. Teraz podrywa. A to dran. Moskiewski, czyli jakiś Rusek. Zamorduje Ruska, obiecuję. Ach, już mu dam w kość, już to widzę. Fu. Kurde, wdychnął ten dym i wypluł. Obrzydliwe, strasznie. Ho, 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 ho. Teraz coś mówi, nie wiem, chyba po rosyjsku, ja nic nie rozumiem, jak zwykle. Udaj się do pralni. A, motyw z pralnią jest, bardzo dobrze. Mnie się już to podoba. Dlatego wio do pralni. Zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy. Ostatnio żeśmy grali z naszym kuzynem Romanem w bilardika. Z tego powodu jestem, no nie wiem, zadowolony, że przegrał to. A miałem naprawdę szansę to wygrać jeszcze. Dobra. Chyba teraz trzeba wysiąść, jak mnie mam. I wejść do tej pralni. O ty gnido. Dobra. Uciekasz mi. Jaka pała ruska. Szybciej, ja pierdol. Szybciej, szybciej, szybciej! Kurde, nie! Jaki bałwan! Dobra, zaraz go dogonię. Co ten koleś porabia? Tylko coś powiedziałem o Władzie i już znalazł się jakiś przestępca. Zaraz go tam zacznę. Dup! Cholera, cholera! Nie, nie mogę się zaklinować. Muszę drania dogonić. A, maska odpadła. Tradycja. Nie! Noż cholera jasna. Oj, nie wyjdę z tego łatwo. No zarąbiście, nie no. Serio, musiałeś to teraz zrobić. O Boże. Tak myślałem, że coś teraz. O Boże. Nie. Kurde, i znowu żem zawalił. Tak, powtarzam misję. Kurde. Znowu coś trudnego nas czeka. Nas jakiś pojazd, jakikolwiek pojazd, kurde. Teraz jest tak pusto. A nie, w sumie to ja mogę nawet piechotą iść. Więc wiecie, wywalone mam teraz na pojazd. Niedaleko mam do tej pralni. Kurde, serio. Dawaj pojazda. Dzięki. O ja wale. Czemu tu musiałem znowu zawalić? Już trzeci fail w GTA 4. O, wow, wow. Tylko żem stuknął i już lagi. Dobra. Dobra, nawet już tych drzwi nie zamykam. Dobra. Teraz trzeba gonić właściciela sklepu. A, to jest jeszcze właściciel sklepu. Co zarąbiście. Kurde, szybciej! Nie marnujcie mojego czasu. Muszę go teraz staronować, jak drzwi mogą się zamknąć. Ojojoj. Muszę ostrożnie jeździć. Bo jak widzicie, no nie jeżdżę ostrożnie. I takie są skutki. Potem, że obrywam nieźle na tym. No wiem, że caps lock to jest skupienie... Nie dryj tej murdy. Ja pieprzę. Dobra. Wow. Kurde. Trzeba go staranować porządnie. Wysiadka. O. Teraz to masz już. Nie dasz sobie rady. A, ten koleś i tak kombinuje na różne sposoby, aby tylko mi uciec. Nie uciekniesz, stary, no poddaj się. Jest! Udało się! I co teraz, gnido? No dobra, to wysiadka. Na pewno. Na pewno. Uuu, ale groźbą sypnął. No to kasa! Już! Hajs, dawać. No i dobra, kolejna misja zakończona. Dość szybko to zrobiłem. Idziemy na następną misję Vlada. A, dzwonimy do Vlada przy okazji. Tak potrafię. Tak, spoczko. Nie ma sprawy. No to jedziemy na jeszcze jedną misję w Lada. Jakoś się mieszczę w czasie, bo już 15 minut minęło, a wykonałem za 2 misje. Dość niecodzienne, tak? Kurde. Ja bym sobie tu zakręcił. Dziwne, że jeszcze się nikt inny nie odzywa. Michel. O, kuzyn Roman! Yo! I haven't been having that much fun since I got here. Has been a lot like hard work. Well, you should hang out with your cousin more often. Maybe that is the problem. Sitting here with Bruce. Well, we're sitting here and calling the cops and watching them show up and look around. They're fucking stupid bastards. You shouldn't cry wolf, Roman. Who knows when you really need help? Fuck! I think they see us. Have to call me go. Co proszę? I nie ma żadnej misji od ciebie? Kuzynie? Myślałem. Ups, przepraszam. Sorki. O, żeż w dupę. Utknąłem. Serio. Dobra. O. Tam mogę od ludzika dostać kasę. Tam jest jakiś koleś, od którego mogę wycisnąć kasę. Teraz to będzie dokładnie... Wysiadka. Teraz pewnie leje deszczyk. Nie wiem, bo mi się wydaje. I tu możemy kasę dostać. Yo! No to hajs, proszę. Tak! Hajs! Dawaj hajsa! Co chcesz mi pokazać? Jest w końcu jakaś misja poboczna. O, mamy samochód. Trochę taki podniszczony. Wsiadaj, koleś. No, może coś innego wykonamy poza Vladem. Zabierz Briana. Aha, czyli się nazywasz Brian. No to zarąbiście. Kolejny kontakt. Ciul. Sorki. Ale żem zajechał. Dobra, jesteśmy już tu. Co tam robi 2 gości? Jaki luzak ziomek! Murzyn jeszcze. O, hajs, dzięki. Dzięki za hajs. Oni też jadą z nami? Dobra, na Wappinger. Super. Jakieś 2 murzynki dały mu hajsa. Mega działka. Skąd miałem widzieć? Kurde, jaki film? O czym ty pieprzysz? Ale mam uszkodzony pojazd. Dzięki za hajs, Brian. W końcu cię poznałem lepiej. Brian. Okej. I mamy pewnie kolejny kontakt. Dobrze, to my teraz w końcu jedziemy do tego Vlada po kolejną misję. No i widzicie, tak mniej więcej się prezentują misje. A ja chciałem z tego zrobić gameplay. No i widzicie, na to wyszło, że tutaj jest seria. Nie patrzymy na grafikę, tylko patrzymy na zabawę i jakość fabularną. Teraz to już naprawdę ostro będzie. Ale wpieprza alkohol. Wsioku, wiesz co, powinienem ci teraz przywalić to porządnie. Powiedz, że się naćpany trochę. Pieprzem jakieś bzdury, kurde, stary. chłopy. Co proszę? A? Z drogi, ty stara wiedźmo. Nie, mnie to już po prostu bawi ten koleś. I taki jest właśnie Grande w auto. Wiesz co, teraz to ci musiałbym przywalić. Ale skoro jedziemy... O, tabaki! Wąchasz, nie? Czy czego tam? Koka? No, koka, dokładnie. No, dobra, Downa dostał. Mikhail. 40 ponad minut minęło. Dobra. Srebrna blista. Żebym tylko tej misji nie zawalił. No to wypad! Ja prowadzę. No to wypad! Złama się. W końcu coś powiedział. A, no nie dziwić się, że Niko jest teraz taki trochę zły. Udaj się na stację metra, no to już nawet nie trzeba jechać, można iść piechotą spokojnie. Dobra. Czyli tutaj. Wejdź na peron. A, pamiętam ten moment misji, trochę wkurzający był, ponieważ nie ogarniałem, gdzie miałem iść. A peron misji przecież jest na górze. No właśnie. Więc to wszystko już tłumaczy. A, teraz się przejedziemy metrem. Zarąbiście. Czekamy na metro. Bardzo fajnie. Mamy metro. Tylko nie mylcie metra z grą. Metro to jest taki też taka stacja pociągu. No. Chcę wsiąść. F. Wsiadamy do pociągu. O kurde, ale kolor odrażający. Tak, super, że się mogą przemieszczać na długie dystanse. Dobra, przewijamy tą podróż, bo to by tylko dużo czasu zmarnowało. Znajdź, a potem ukradnij srebrną blistę kompakt. Okej. No to stąd idziemy. Ja sobie wyskoczę już. O, taki parkour. O, proszę, widzicie? Umiem parkour doskonale. Niedaleko mamy cel misji. Lista kompakt. Proszę. Ooo. No to chodź! A! Pali się do walki. Kurde, poddaj się. Jesteś za słaby na mnie. A, to 2 na 1. O, w cholerę. Dobra. O. Kończymy z tobą. Jebut! Dobra, teraz twoja kolej. Ty żeś mi przywalił. O kurde. A to może nie ci dwaj, co byli tam z tym Brianem? Bo to chyba bardzo możliwe. Dobra. Jakiś staruch. Nie. To on. Jeszcze żył. Dobra, wsiadamy do tego pojazdu i jedziemy stąd. Zabierz auto do dziupli. O, sorki, że cię rozjechałem. Naprawdę nie chciałem. Pijacz. O, dzwonimy do Blada. Staramy się teraz jeździć profesjonalnie. Real dirty. Dirty? I can't sell a dirty car. I know your cousins like them dirty. Maybe your whole yokel family drives around in a dirty car. But it's not the way over here. Fucking peasants don't do nothing right. Hey, I could fuck this car up worse than a little dirt. Relax, man. You should lose your age. There is a car wash over in Saratoga Avenue. Dobrze, jedziemy już. Czyścimy. Did they give the car up easy? He was reluctant. He's dead now. Tutaj już się naprawdę staram jeździć w miarę ostrożnie, aby wiecie, no nie uszkodzić pojazdu, bo to nie jest mój pojazd, to jest pojazd pana Vlada, dlatego tutaj muszę z szacunkiem jeździć. Ogólnie powinienem wolno jeździć, ale też nie za szybko, bo wiecie, wypadki chodzą po ludziach. Wow. To było dobre. Taki trochę dziwny ten pojazd. Wolę bardziej szybsze modele, ale taki też jest spoczko. Tam sobie tu wjedziemy porządnie i czyścimy model. Pięknie. What? Co ona tu robi? Wypad. Ja pierdolę. No kurde, suczka nie odejdzie. Nie, musi zostać rozjechana, poturbowana i wszystko. Nie no, po prostu aż teraz mi się lepiej zrobiło. Już tak pod koniec odcinka. Nie no, zarobiście. Nie, no nie odeszła, tylko kurczę musiała dostać. Boże, jaka pizda. Dobra, no nasz pojazd jest już świeży i wyczyszczony. Dobrze. To pewnie na koszt firmy było. No to do dziupli z pojazdem. Tym razem, żeby go nie uszkodzić. Bez czyściusieńki. Kobieta została poturbowana, wali mnie to, sama się prosiła o to, ja chciałem tylko samochód wyczyścić, a ta, kurde, no, nie rozjeżdżaj mnie. Dobra, jestem już, sorki, ale znowu zapomniałem Skype'a wyciszyć i ogólnie, dobra, to tak jak mówiłem, no kobieta była nieostrożna, pieprznięta w łeb, że za przeproszeniem tak powiem. No i nie odeszła, prosiła się o to. No i dostała manto z maski samochodowej. Potem się dziwić, że ludzie giną codziennie. Przez takie wypadki, tak zwane. Dobra, to mnie wali. To mnie wali już, żem tak wjechał. Ale i tak samochód Vlada jest czyściusieńki. Nic nie mówił o tym, że mają być jakieś stłuczki. Dobra. Tutaj, jak pewnie... Mogę się tego... A teraz to ja mam do tego garażu schować, czekajcie. Dobra, to ja tak ładnie zaparkuję. Pięknie. No i wysiadka. No i zarąbiście. Dobra! Świetnie, zarobiłem 150. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. Ja się już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się, na razie.